Cześć, witajcie, jestem Nonyma, to jest mój kanał nagrywania. Witajcie w świątyni gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do Was z najdziwniejszym unboxingiem na moim kanale. Jest to edycja kolekcjonerska SpongeBoba. Dlaczego najdziwniejszy? Dlatego, że ta edycja nie była w moich planach zakupowych. Miałem ją tam gdzieś zakupioną, zarezerwowaną przy sprzedaży, ale niestety nie kupiłem, bo stwierdziłem, że cena jest za duża i poczekam na promocję. Takowa promocja się pojawiła, tą edycję nabyłem za 370 zł, a to wszystko wina mojej żony Dziewczyna Gra, gdzie Was serdecznie zapraszam na Facebooka oraz Instagrama, która po prostu włączyła tryb, na który nazywa się Kup mi, kup mi, kup mi. No i dzięki załączeniu tego, dzięki temu trybowi ta edycja pojawiła się u mnie i wylądowała na unboxingu. Co mnie tutaj intryguje, to na pewno giętki język tej oto figurki, więc zaraz sobie zobaczymy dokładnie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze zdjęcia tej całej zawartości, krótki opis oraz taką małą recenzję punktową, to zapraszam serdecznie do wpisu na stronie internetowej, jest on w opisie, wejdźcie tam sobie, przeczytajcie, miło też, jeżeli byście zostawili na moim blogu komentarz i oczywiście też tutaj, pamiętajcie o komentarzu, łapce w górę, jeżeli ktoś nie subskrybuje, to też serdecznie polecam i zachęcam. No i żeby tutaj zbyt nie przedłużać, zajrzymy sobie w sumie do najdziwniejszej edycji kolekcjonerskiej, jaką Wam tutaj prezentuję i sprawdźmy sobie, jak ona wygląda. A więc zaczynamy. Edycja jest już na drugim miejscu do nagrywania i wiecie, co jest super w tej edycji, mimo że jeszcze jej nie rozpakowaliśmy? Jest to, że jest pokryta folią zabezpieczającą. I to jest naprawdę super. Mimo że to jest ta kartonowa obwoluta na kolekcjonerskie pudełko, jest ona też dodatkowo zabezpieczona. Jeżeli tak wszystkie edycje by do nas przychodziły i byłyby do odbioru w sklepach, no to jeżeli trafilibyśmy na jakiegoś cudownego pracownika, który potrafi na środku nakleić tą karteczkę z zamówieniem, no to w przypadku tutaj ściągnięcia folii nie mamy tego problemu i dodatkowo całość też jest zabezpieczona. No mimo, że tutaj jak widać są jakieś tam może drobne mankamenty pudełka tak przez uderzenie, ale sam fakt, że jest to pokryte folią jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o bezpośrednią prezentację pudełka, to front prezentuje się w ten sposób. Kolejny bok wygląda tak, mamy tutaj zawartość naszej edycji kolekcjonerskiej. Oprócz figurki znajdziemy tutaj 6 takich litografii, naklejek oraz skarpetki. Typ pudełka wygląda w ten sposób, mamy tutaj bardzo dużo informacji w różnych językach oraz kilka grafik prezentujących naszą rozgrywkę. I w kolejnym boku mamy zaprezentowaną naszą figurkę, która mierzy według tutaj opisu 20 cm i posiada ten giętki język. Zaraz sobie go sprawdzimy. Po rozpakowaniu z folii należy się pozbyć tej kartonowej obwoluty, która otacza nasze pudełko i ukazuje nam się kolekcjonerskie pudełeczko z takimi grafikami. Bardzo fajna grafika z przodu, naprawdę jedna takie z lepszych tych kolekcjonerskich pudełek, no mimo tutaj tych uszkodzeń. Co tutaj mamy z tej strony, to wygląda tak. O, z tyłu jest taka sama grafika jak z przodu i z boku też, więc tutaj żadnej filozofii nie ma. No więc teraz należy tylko i wyłącznie otworzyć to pudełko. Powiem Wam, że dość ciekawy zabieg, szukałem otwarcia na górze, gdzieś tutaj cały czas. Ono się otwiera od dołu, w ten sposób. Jeszcze inaczej się otwiera niż myślałem. Czyli od dołu i tak. No, dość ciekawe otwarcie, że takiego wcześniej nie widziałem. Po otwarciu kolekcjonerskiego pudełka naszym oczom ukazuje się pełna zawartość edycji kolekcjonerskiej. Jak widzimy, tutaj jest figurka zapakowana w ostatnie pudełeczko. To jest naprawdę super sprawą, dlatego że jeżeli ktoś nie kolekcjonuje pudełek po kolekcjonerkach, może się tego pozbyć. I dodatkowo ma też zabezpieczoną figurkę w osobnym pudełku. W środku, jak widzimy, jest też plastikowa obwoluta, które chroni ją przed wszelkimi uszkodzeniami, ale mi się wydaje, że tutaj sposób zabezpieczenia jest jak najbardziej na plus. Po prawej stronie znajduje się pozostała część naszej edycji wraz z grą. Najpierw skupimy się na tej pomniejszej, a na samym końcu standardowo zajmiemy się figurką. Pierwszą rzeczą, która znajdowała się w środku, oczywiście jest to gra na platformę PlayStation 4, bo na taką tę edycję zakupiłem, tego nie będę rozpakowywał, zostawię to mojej żonie, bo ona będzie w to grała. Ja się do tego tytułu nie dotykam. Kolejną rzeczą dość ciekawą są skarpetki. To jest już chyba kolejna część garderoby, jaką możemy sobie kupić kolekcjonerską. Jak wiemy, coraz więcej właśnie takich rzeczy się pojawia, poprzez koszulki, spodenki, nie wiem, bandamy, wszystko. No i teraz mamy też skarpetki. Ciekawe, co jeszcze zostanie tutaj wydane. O, zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Poliester 20% i 30% bawełny, rozmiar 22-24 cm. Nie wiem, czego to jest rozmiar i na kogo, ale one wyglądają, nie wiem właśnie jakiego to jest formatu rozmiar, mniejsza o to. 30 stopni. Dobra, zobaczymy, rozpakujmy sobie. Wyglądają generalnie w tym pojemniku bardzo porządnie.
tej folii. Tak się prezentują te skarpetki i nie sądziłem, że będę prowadził unboxing skarpetek. I w sumie nie wiem, co ja mam tu powiedzieć. Może tak samo je ocenić jak książkę. Generalnie jest jak książkę, może jak koszulki. Generalnie są fajne. Widzicie, rozciągliwy tutaj materiał. Na każdego tutaj wejdzie w środku. Ojoj. Troszkę te obszycia w środku aż mnie przerażają. Szczególnie z tej strony, a w środku też. No, może to się trochę wichrować, przeszkadzać. Na pewno nie zalecałbym tego do codziennego używania, bo nie wiem, jak to się może skończyć i też nie wiem, co się stanie po pierwszym praniu, ale generalnie, jeżeli chodzi o samo wykonanie skarpetek, to tyle i więcej w nie tutaj nie będę się zagłębiał. Lecimy dalej. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy, są takie litografie zapakowane w taką folię. Są one wykonane z takiego troszkę grubszego kartoniku. Pierwsza litografia wygląda tak. Kolejna. Jeszcze jedna. Dość fajne. Bardzo dużo tutaj mają takich ciekawych grafik. Generalnie w to nie grałem i nawet te poprzednie, te starsze części też nie grałem, więc tutaj ciężko jest mi jest się odnieść. Ale jak widzimy, każda z tyłu posiada też właśnie logo SpongeBoba, a naprawdę są bogate tutaj w kolory i naprawdę ładnie wyglądają. Nie mam do czego się doczepić. Ciekawy jest format, bo jeszcze w takim formacie litografii nie widziałem. Bardziej były w formacie takim pocztówkowym, troszkę większym, ale w takim długim poziomie jeszcze tego nie widziałem. No i mamy tutaj gigantyczny zestaw naklejek. Myślałem, że te naklejki będą małe, ale zobaczcie, to jest prawie kartka A4. Takiej wielkości są naklejki i to jest kilka takich arkuszy. Jestem pod wrażeniem. Tak oto prezentuje się pierwszy arkusz naklejek, który widzieliście, jest naprawdę imponujący. Kolejny. Zauważyłem, że tutaj wszystkie takie ważne aspekty z tej oto gry, jak i tego serialu animowanego są tutaj ujęte. Bardzo bogate, duże grafiki. Nie spodziewałem się tak wielkich naklejek i to w sumie w tej cenie, bo 370 zł na promocji to nie jest źle. Nawet no, jeżeli ktoś zapłacił te 500 na premierę, to wydaje mi się, że też nie było takiej tragedii ze względu na ilość tutaj rzeczy, jaką mamy. I sam jestem w sumie nawet zdziwiony jakością tego wszystkiego. Widzicie, one są matowe, to one nie są błyszczące, ale jakość jest naprawdę zadowalająca. Są fajne grafiki odwzorowujące to wszystko, co się tam dzieje. Tutaj mamy kolejna. Super. Nie sądziłem, że właśnie z tego się będą cieszył. Wow. Naprawdę, nadmiar tych naklejek jest imponujący. Zapewne wszystkie gdzieś trafią na półkę, bo żeby je poprzyklejać, to wydaje mi się, że szkoda. I tutaj jest kolejny, ostatni. A tutaj jest taka pusty arkusz, który to wszystko zabezpieczał. No naprawdę, ilość naklejek, widzicie, jest imponująca. Jestem pod wrażeniem. I ostatnia rzecz, która nam tutaj została, to jest figurka. Teraz sobie sprawdzimy ją bardzo dokładnie od samego dołu, aż po samą górę, wraz z wymiarem i sprawdzeniem wagi. Tak już widzieliście w kolekcjonerskim pudełku, tak się prezentuje to osobne pudełko na naszą figurkę. Frontalnie wygląda ono tak. Jeden bok wygląda tak, tył i kolejny bok. Pozbędziemy się tych zbędnych elementów i zobaczymy sobie figurkę w pełnej okazałości. Figurka znajduje się już na mojej podstawce do tortów, więc teraz skupimy się tutaj na spodzie. Jeżeli chodzi ogólnie o materiał, jaki tutaj jest zastosowany, to te wszystkie elementy, tutaj podstawka, to całość jest plastikowa. Jak widzimy, jeżeli chodzi tutaj o malowanie, to wszystko jest ładnie zrobione, ale sam tutaj plastik troszeczkę mnie przeraża. Mimo też tego plastiku, spasowanie elementów poszczególnych do siebie jest ok. Widzicie i słyszycie, tutaj jest plastik. Tutaj ta część jest takiego z innego materiału, nie wiem, czy to jest PVC, ale ten też takie troszeczkę jest połączona z plastikiem. Podstawka jest dobrze wykonana, jeżeli chodzi tutaj o imitację piasku na dnie i ta część tutaj też wygląda. To są jakieś żel, jakaś guma, coś takiego. Powiem szczerze, że bardzo teraz różne dziwne materiały są używane w produkcji edycji kolekcjonerskich. Czasami ciężko mi jest się połapać. Idąc wyżej widzimy już troszeczkę więcej. Tak samo tutaj spasowanie elementów jest bardzo fajne. Te dwie postacie są troszkę inaczej wykonane niż cały tutaj ten korpus plastikowy. Tak mi się wydaje tutaj z odczucia, jeżeli dotykam te wszelkie elementy. Możecie zobaczyć, tak jak już wspominałem, że nie ma tutaj w sumie do czego się doczepić, jeżeli tak sobie troszkę szybko spojrzę. Moim zdaniem nawet jest dobrze, jak za taką cenę i jak na figurkę z tego serialu animowanego. No i tak się prezentuje cała góra i co najważniejsze,
giętki język. Tego mi brakowało, tego potrzebowałem. Naprawdę to jest spełnienie moich wszelkich skrytych marzeń. Na pewno ta figurka stanie na wejściu i za każdym razem, jak będę przychodził, to tak będę robił. No, ciekawe, ale to jest też właśnie nawiązanie tutaj do serialu. Bardzo ciekawe zastosowanie tego elementu. I jeszcze rzecz, której tutaj brakuje, co też była dodana osobno, to jest taka złota szpatułka. Zapomniałem w ogóle, jak to się nazywa przez chwilę. Złotą szpatułkę mamy i trzeba ją umieścić tutaj w tej dłoni. O, i tak się prezentuje wtedy w pełni nasza figureczka z giętkim językiem. Tutaj jest takie małe takie niedociągnięcie, zaraz sobie dodatkowo spojrzymy. Nie wiem, czy to jest jakiś odlew zły. Tak więc tak, ta cała figurka jest wykonana z innego elementu. Dłonie tutaj, ręce są wykonane z innego. Dół jest w ogóle plastikowy, więc zależy, który element jest z innego materiału. I tutaj jeszcze spójrzmy sobie, te też elementy, chyba też coś z odlewem było tutaj nie tak. I tutaj jest, no, te krawędzie, można się przepić, że mi złapał, widzicie? Takie tutaj ostre krawędzie odlewania tego tutaj wszędzie widać, więc to jest taki jeden minus. No i, tak wam muszę przedstawić, no i to. Chyba coś tu poszło nie tak z tą rzeczą. Tutaj jest tak po całości, więc to jest taka moja zdanie skaza, jak już, więc tutaj to mi się nie podoba. No i tak jak powiedziałem, na tych łączeniach troszeczkę nie wypaliło, tak samo możecie zobaczyć tutaj na ślimaku, ten element tutaj na dole też jest coś nie tak, ale w samym ogólnym tutaj rozrachunku moim zdaniem jest bardzo dobrze, tym bardziej, że to nie jest figurka, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Moim zdaniem jest ok, fajna sprawa. Tym bardziej jeszcze jak na promocji, bo za pełną kwotę, no, 500 z kawałek nie zapłacimy za to. Znając życie, to jeszcze będzie tańsze, dlatego że no, to jest ta z tych edycji, które bardziej tracą niż zyskują. Sprawdźmy sobie teraz jej wagę. Cyk. Figurka waży. Oho. Szatańska figurka. Już lepiej. Zobaczmy, czy to się powtórzy. Jeżeli tak, no to będę miał problem. Okej, 68. Minus 3 odejmuję. No, jest tak na tej szatańskim, ale pierwsze były 3 szóstki, więc coś jest z tym nie tak. To na pewno przez ten język waga, no, 666 bądź 668 gram. Jest ok, nie jest też za lekka, ale gdyby tu podstawka była troszkę grubsza, znaczy nie wykorzystany byłby plastik, bądź inny materiał, albo cała figurka była wykonana w materiału PVC, no to wtedy byłaby troszeczkę cięższa waga, jest ok. Zastanawia mnie teraz jedna kwestia wysokości. Czy wysokość była mierzona tylko i wyłącznie tutaj do końca naszej postaci, czy wysokość była mierzona do tej szpatułki, ale szpatułka też zależy, jak ją uformujemy. Ale tak patrząc, to nie wiem, gdzie tu jest 23, a nie, przepraszam. I teraz wam pokażę coś ciekawego. Tutaj jest, że ona mierzy 23 cm i tak jest. Nawet 24, jeżeli naszą szpatułkę ułożymy. I ciekawostką jest to, że tutaj chyba nam się sam producent troszkę walnął, bo zobaczcie jedną rzecz. Pokazywałem wam na samym początku pudełko kolekcjonerskie, na którym była informacja, że ta figurka mierzy 20 cm. Jest tutaj tak napisane, ale jeżeli sobie otworzyliśmy edycję i zobaczyliśmy drugie pudełko, w którym była sama figurka, to informacja o jej wysokości to już są 23 cm i 9 cali. Więc tutaj troszeczkę coś nie pykło, ale ciekawa rzecz, którą udało mi się wyhaczyć. A zobaczmy jeszcze, czy w całym tym kolekcjonerskim pudełku to też była jakaś informacja. Nie, na samym kolekcjonerskim pudełku nie ma żadnej informacji, tylko właśnie na tej kartonowej obwolucie i na... Ups. I na tym pudełku z figurki. Tak więc faktycznie ona ma 23 cm i to, co jest tutaj, jest prawdą, ale tam już, no nie, na kartonowa obwoluta ma 20 cm, więc coś poszło nie tak, ktoś się pomylił. A taka ciekawostka, którą udało mi się wyhaczyć wielokrotnie. Można znaleźć takie różne dziwne rzeczy albo błędy w tłumaczeniach. No, no i moi drodzy, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że unboxing wam się podobał, że wszystkie aspekty dokładnie poruszyłem i przedstawiłem. No więc serdecznie wam dziękuję za obejrzenie. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o tym materiale, jak wam się podoba ta edycja i czy byście za nią dali na premierę te 550 zł, bo mi się wydaje, że nie.
Obstawiam, że jeszcze ta edycja będzie dostępna na pewno gdzieś za 300 bądź 280 zł, ale to jest kwestia miesięcy. Na pewno przed świętami jeszcze na nią promocje się pojawią, tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem, to warto czekać, bo będzie ona jeszcze taniej. No, taką mam nadzieję. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!